Teraz z innego się pytania, a czemu ci, którzy mają karnety, one tracą, tak jak była mowa przed sezonem, że tylko na zasadniczą te karnety? Tak, one były rozumiem. W sezonie puchar chyba. Aha, w sezonie puchar. Okej, rozumiem. Okej, porządku. Ja powiem, że Jowika tak miał tylko pytanie, bo pan mówił prezes o tym, że chce mieć ludzi na pensję, że przyjdzie na 9-12, ale nie sądzicie, że pojedyncze bilety też trzeba było troszeczkę zbić w dół? Bo ja, nie, fajna jest zniżka, okej, okay, na te trzy, natomiast na to jedynie, zwłaszcza, że żużel się zaczyna mówić. Dyskutowaliśmy na ten temat, no w sumie wczoraj przez cały dzień i to by spowodowało to, że jeśli byśmy obniżyli na załóżmy, nie wiem, to 10% tutaj, potem podwójny znowu 10%, to ta zniżka byłaby taka. Promocja jest wtedy dobra, kiedy jest duża. I po prostu takie wypracowaliśmy stanowisko i ta promocja tutaj powyżej 20% jest na tyle duża, że powinna zachęcić ludzi do tego, żeby przyjść na te wszystkie mecze, no bo przecież my też chcemy, żeby ludzie przyszli na wszystkie mecze, tak? Znaczy chcemy promować po prostu kibiców, tych wiernych kibiców, którzy chodzą na wszystkie mecze. Jeżeli kibice przyjdą na wszystkie trzy mecze, to naprawdę mają dużą zniżkę i będzie im się to opłacało, czy praktycznie wychodzi jeden mecz gratis. Żeby tak, ale tracicie kibiców, którzy nie wiem, nawet terminowo nie mogą przyjść na dwa mecze, a mógłby gość przyjść na ten jeden. I ten kibic jest stracony w zasadzie, tak? W środę. Może przyjść, no może przyjść. No to nie, tutaj... ale traci. Zniżki nie ma. Ale nie ma zniżki. Tak, że zniżka 2 czy 3 zł by na pewno... To żadna zachęta. Jeżeli byśmy zrobili bilet zamiast 28-26, no to do 2 złote zniżki to... Jak na przykład tym bardziej, że słuchajcie, no też od 1 stycznia VAT poszedł w górę, nic nie ruszaliśmy. No, niestety sędziowie nie obniżą swoich stawek. Ochrona nie zniży swoich stawek. My natomiast musimy to wszystko przygotować normalnie. Tak? A jaki jest koszt imprezy? W zależności od siedzeń, czy w zależności od, nie, od zakładanej ilości, która przyjdzie? Od zgłoszonej hali, tak? My zgłosiliśmy halę na 5 tysięcy. A możecie sobie zamknąć na przykład siedzenia z tyłu, tak jak chyba to w Sopocie było, i zostawić tylko górę i boki? Moglibyśmy złożyć jakby jeszcze raz pozwolenie na imprezę masową. Dostaliśmy pozwolenie na imprezę masową na pik. Na dokładnie tam 4950 miejsc i na tyle musimy zapewnić ochronę. Jeżeli chcielibyśmy w tej chwili na przykład górne trybuny zamknąć, musielibyśmy jeszcze raz złożyć dokumenty na 3500. Znaczy koszt zamknięcia tysiąca miejsc to jest tam na ochronę zaoszczędzi się 1000 zł, czy tam 1500, także nie jest to jakiś wielki koszt, a jest prawdopodobieństwo, że moglibyśmy nie zdążyć, bo trzeba 30 dni przed imprezą masową.